Witamy w kolejnym odcinku Minecraftowego, przygodowego, superaśnego modpaka z Matyniem. Dzień dobry, Matyniu. Pium, pium, pium! Ostatnio u Matiego poszukiwaliśmy labiryntu i się zagubiliśmy, ale odnaleźliśmy i resztę musicie zobaczyć, co tam się działo, bo dziwne rzeczy się działy w tamtym odcinku. Tak? Nie musicie zobaczyć, bo wy już to na pewno widzieliście. No tak, właśnie. Sorry, bo myślałem, że jeszcze nie widzieliście. Chłopie, dzisiaj idziemy hydrę zabić, tak w ogóle. Bo chcemy po prostu zakończyć tego, znaczy zakończyć, no chcemy skupić się na Twilight Forest. Także od razu ruszamy do nowego miasta, wypamiętajcie, żeby strzelić piu, łapeczkę w górę i z kolem flotar. To jest kodem nowy dźwięk w górę. Nie ma nowego dźwięku, ale tak po prostu możecie zostawić. Jednak jest. Dla mnie to był nowy. No i z naszymi kodami na Gierwa też macie 3% zwrotu. Flotar, Mati. Najlepsze kody na świecie, tak? Najlepsze. Teleportujemy się od razu tam. Od razu? Od razu. Czekaj, chyba że to jest... ja w sumie nie wiem, gdzie to jest waypoint. Hydra. Dobra, go! Ja już mam gotowe. Dobra, cyk. Siema. Gdzie ona? Ej, może zabijemy te owce? Żeby być... No, questing ram. Właśnie, bo ty go spotkałeś, tak? Questing ram, gdzie jest questing ram. Dobra, to zabijaj to. Jakie są... O Jezu, laczka miałem. Jakie są kolory wełny? Kolory wełny. Jest różowy, czerwony, a zielony, żółty. A on się wkurzy, jak mu przyniesiemy nie wszystkie? Nie, po prostu musisz go wszystkimi go jakby najeść. Nakarmić. Czekaj, bo ja nie pamiętam. Gdzie ta hydra? Właśnie nie pamiętam. A może tam zobacz. Takie drzewo jest, takie pnącza. Nie, bo to musimy szukać takiego czerwonego biomu. To przepraszam bardzo, bo ja nie rozumiem. Napisałeś sobie. Tam, w tamtą stronę. Czekaj, bo znalazłem jeszcze owce koloru czerwonego. Okej, okay, a ja koloru brązowego. Dobra, wszystkie okay, musimy. Bo ja też znalazłem brązową, to nie będę. A, to tutaj. Właśnie, tylko nie wiadomo, kto z nas ma Minotaura. Załatwionego. Ja mam Minotaura. Tak, masz Minotaura? Tak. Więc ja będę musiał z nim jeszcze raz zawalczyć. O, widzisz tą kopułę ogromną? Tam ukrywa się ona. Paskudna, przerażająca hydra. Skąd może ta pewność? Bo ja tego moda. Przechodziłem już. Palę się. Ja też się palę, tylko. To ziemia jest ognista. No właśnie, to ziemia, czyli musimy skakać po drzewach, jak Tarzan. Goni cię kobold. W sumie ciebie goni. Dobra. To jest spalona ziemia przodków kuchennych. Tak, kuchennych rewolucji przodków. To właśnie ich. Tylko sekunda, no... Nie wiem, masz takie jakby... taki pył się unosi na tym biomie? No tak. Okej, okay, czyli może to jest normalne? Myślę, że to jest ta ziemia. A masz kobla na przykład? Żeby. Nie. Bo jeżeli dobra, ja. Na przykład... ho. No dobra, okej. Okay, to nie zadaje obrażeń, tak by the way. Ale nie fajnie wygląda. Ale ty! Jest nie hydra. Mam. Czego ja nie masz? Nie mogę wejść. To ty chyba możesz wejść. Co ci się pokazuje? No mam te klatki. A ja też mam. To może hydra jest później. Nie, czekaj, questing book. O Jezu, laga mam. Ważę, bo koboldy są dookoła. No, widzę. Dobra, zejdźmy stąd. Czekaj, jakiś blok sobie postaw po prostu. Pod sobą. Nie działa, jak stałem na trawie, to znaczy na liściach też się paliłem. Tak? Tak, idę do wody. O, jak dobrze. Czekaj, idę, ja idę. Się, jakbym się palił naprawdę. Chwila, ale przecież Minotaura zabiliśmy. Okej. Okay. I teraz nie mamy no, hydrę. No tak. Może coś zmienili. Jak to działa? Czekaj, bo jest później Night Phantom, to jest na tym biomie takim, ja wiem którym. Jest Urgast. Urgast. Alpha Yeti. Snow Queen. I później nie ma dokończonego jakby tego moda jeszcze, po tylu latach. Ale no jestem prawie pewien. Czekaj, nie, no trofeum zebrałeś, prawda? Tak. Ej, chyba że musimy znaleźć ten questing ram i najpierw do niego iść. No wiesz, bo to też głupie, jakby się tutaj każdy miał palić. Może to po prostu zniknie ten ogień. Faktycznie może. Czyli musimy znaleźć wszystkie kolory wełny. Czekaj. Dobra, ja mam 3. A jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Co?
No i 16 kolorów wełny. Dobra, biały, czarny, szary. No, fioletowy, niebieski. Mam niebieski, żółty i czerwony. Dobra, to ja wezmę nawet tego brązowego. Tak, wszystko musimy... O, tu jest czerwony. Nie mam, ale to zabij. Tak. A przy nim czasami nie ma tych baranów? Nie wiem, jak chcesz, to możemy tam skoczyć do niego. A możemy skoczyć. To będę musiał się i tak do ciebie teleportować, tak czy siak. Niestety. Nie ma. Nie, obok niego są kury. Okej. Okay. I co, jemu to się wręcza? Tak, jemu wręczasz normalnie to. Prawym. Masz to możliwość? Dałem mu. Okej. Okay. Ta. Dobra. Dałem mu już 4. No i on właśnie będzie tak rósł, jakby. A, ma paski na sobie, tak? Tak. Tych kolorów. Masz jakiś, którego nie ma? No właśnie nie, czekaj, mam fioletowy. Okej. Okay. Dobra robota. Mamy 5 kolorów. Jeszcze tylko 11. Czyli tak. W domu na pewno jest biały. Biały, czarny. I szary, to są te podstawowe Minecrafty. Wszystkie możemy jakby, wiesz, barwniki sobie porobić. To jest też spoko. Dobra, to wiesz co? Ty tutaj... Jak chcesz, co jest dla ciebie ciekawsze? Robienie wełny, czy coś tutaj sobie pochodzenie i pozabijanie czegoś? Ja chyba wrócę po prostu z tobą. A, dobra. No, będzie łatwiej sobie zrobimy różne kolory wełny. Bo to będzie na pewno bardzo, bardzo interesujące. Ale nie wiem, z tym questing ramem... Chwila, co to jest? Macie, tu jest wełna jedna. Jaka? Mamy cyjanową na chacie, mamy szarą, light grey i mamy grey. A ja mam light grey i blue, już mu daję. Bo w dispenserze było. Była wełna po prostu. Yellow mu daliśmy, nie? Tak, yellow ma. Mamy pink? Pink nie. Pink mu nie daliśmy. A chwila, nie mogę tego połączyć? Nie, to barwniki trzeba łączyć chyba. Czyli tak, brakuje nam limonkową, green nam zwykłą brakuje, to jest z kaktusem. Dobra, pink wool mam. Okej. Okay. Black wool trzeba zrobić. To jest z tymi, jak się nazywają te stworzenia w lacie. No, mamy black wool. Okej, okay, mamy. Ja mam 5 przy sobie aktualnie już. Dobra, brakuje nam 2 zielonych. Czy masz już limonkową i... Limonkowy i zielony. Dobra, limonkowego nie mam. Nie mamy kaktusa. Ale kaktusy rosną chyba obok domu. No, powinny być. Czerwona. A mamy... Ja dałem mu jasny szary, jak coś. Okej, Mati, ho. Rzuć mi... Ty go wyniósł. On sam wyniósł siebie, wiesz? Rzuć mi białą wełnę nie. jedną. Ale magentę. Magentę? No. Jaką magentę? No, ja mam barwnik. I chcę po prostu zrobić wełnę. Masz. Czemu z shiftem? Czekaj. Nie mam wełny. Czy on to zjadł? Dobra, mam jeszcze jedną. Tylko weź teraz. Tak, poważnie. On to je, uważaj. Szybko. A co z shiftem podnosisz? No. A, jakieś takie przyzwyczajenie. Okay. Dobra. On się wydłuża? Tak, on się wydłuża po każdym. A, on się wydłuża, nie wierzę. Ej, magentę już mieliśmy. Wygląda na to. Nie no. O, dobra, jest. Musiałem kliknąć typowo na niego. Ale długaśny jest, nie? O. No. Uważaj! Jezu, on by się na to rzucił prawie. Czekaj, nie. Dzięki mi zaraz zabierze. Czegoś brakuje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde, nie ruszaj się, dziadek. Nie ruszaj się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Brakuje jednego koloru. Jakiego? Białego. Nie, biały jest na początku. A to nie, to biały to jest ten light grey to jest. Nie no, białego nie je. Ja mam biały w ręku. Chwila, bo jest light grey, patrz, jest light grey. A nie, dobra, okej. Okay. Czyli ten pierwszy to jest biały, tylko taki brudny. Ma wszystkie te jasne. A ma purple ma. No. A brązowy ma? Brązowy ma.
A dwa zielone mam. Pa. Orange! Orange! Masz. Już biegnie. Okej. Okay. Proszę, weź to. Demdyr, demdyr, demdyr. Oś! Okej, dał nam blok diamentu, blok lapisu, blok złota. I mamy blok emeraldu. Okej. Okay. Mamy Questing Crown Trophy. Powinieneś mieć róg jeszcze. Ej, ty dostałem jakieś notatki, znaczy nie wiem czy od niego. Ty masz róg. A, mam, dobra. Dostałem notatki na temat ognistego słampa. Może, znaczy tak. Nie wiem czy teraz. Czekaj, a to czasami tak nie działało, że pierwszych tam dwóch, trzech bossów mogłeś zabić w odpowiedniej kolejności i dopiero wtedy była kolejność? Fire is a trivial obstacle for master explorer such as myself. Idziemy na What Hydrę chyba. Stop me though is that I have encountered another protection spell. This time surrounding a mighty creature that must be a king of this fire swamp. This is not the first protection spell I have encountered. Oh, Mati, nie umiesz po angielsku. And I am beginning to unravel the mysteries of how they work. Ej, Mati, chodź tutaj do mnie. Nie zabijaj go. If this spell Czemu? Is like the others. Nie mogę go zabić? Uwaga. Zobaczymy, no najważniejsze to... Palicie, no. Najważniejsze to i tak jest, czy można wejść. No. Czy właśnie to cokolwiek dało. Widzę hydrę. Tak, jest. Zdrowie hyderki. Nope. Ja nie mogę. Ja też nie mogę. A dymnij wróg. Nie, ten wróg to po prostu niszczy bloki wokół. Dobra, słuchajcie, już wiemy, co było nie tak. To było porąbane. W dodatku Matiemu się to zbagowało. Chciałem rozsadać Minecraft. Dokładnie tak. Trzeba było zjeść potrawkę z tego Minotaura, którego tam spotkaliśmy. Tak, on wyrzucał tam Stragonowa jakiegoś. Tak, i trzeba było zjeść tutaj, nawet w tych achievementach jest napisane. Czyli musieliśmy to zjeść i dopiero wtedy mogliśmy wejść dalej. No to co, lecimy na Hydrę bez żadnego przedłużania. Pewnie nie pokonamy jej. Jak nie? Wreszcie nas nie pali. No. A my w ogóle Questing Rama robiliśmy. Ale nie wiem, ja zapomniałem po prostu o tych rzeczach tam. Od góry? Ja w ogóle o tym nie pamiętam. Ej. Słyszę. No słychać, ja już ją nawet, powiem tak, widziałem. A, ja nawet do niej nie podchodziłem, bo... Ale jest wielka, nie wiem czy ona zawsze taka była. Tak, zawsze była ogromna. Taka? A tu jest. A gdzie ona ma głowę? No właśnie, trzeba jej chyba... Ona chyba patrzy na ziemię. Tylko czekaj, bo to jest tak, że trzeba jej chyba w głowę strzelać? Albo w nogi? Nie pamiętam jak dokładnie taktyka w ogóle na nią. Nie ma głowy. Czekaj, zejdę do niej. Ma trzy głowy, patrzą na mnie właśnie te głowy. No ty, u mnie ona ma łeb w ziemi włożony. Tak? O te... O dobra, trafiam. Dobra. Może u mnie jest zrąbana totalnie po całości. A nie, to u mnie dobrze wygląda. Chwila, on ma... Ej, czemu jej głowy mają 1000 HP? Jak to działało? Dobra, wiesz co, ja będę sobie stał z góry. No ja sobie właśnie strzelam. Tak, to jest... To o jest... Jezu! Wisionęła ogniem? A, dobra. Chyba tak, ja nie widzę jej w ogóle. Okej. Dla mnie ona nie ma głowy. Jezu, ty masz 1 HP. No właśnie, tak byłem... To teraz ty idź po tamku. Dobra. Okej. Ja nie pamiętam, czy w głowę jej się biło, czy w co? No chyba ty nie strzelasz, z dołu nie strzelasz jak coś, nie trafiasz w ogóle w nią. Patrz, strzel. No. Dobra, musimy unikać jej tego ognia całego. A nie możemy jakiegoś spelka podpalającego na przykład? Którym się zmieniało spele? Dobra, ale... N chyba, ale... Nie wiem, to jest najlepszy moim zdaniem. Dobra, freeze. Szósty zmysł. Wszystkie, na pewno. Wszystkiego na niej użyłem. Dobra, użyję entrapmenta. Nie zadziałał. Okay. Lightning bolt. Dobra, ale i przypieprzysz pewnie z tego. Bo, o kurde, słyszę pioruny chyba. No bo to ja. Zeus. Jakoś nie trafiłem. Dobra, walę ją po mordzie. Ten ogień, powiem ci, że zadaje dużo obrażeń, bardzo.
Ajajajajaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O, chyba będzie zionęła. Dobra, on... Ty, ona takie kulki wypuszcza z siebie. No tak. Bo to trzeba podejść naprawdę blisko, żeby to zadziałało. Albo... Czekaj. Dobra, ja z miecza ją biję już. Dobra, też idę z miecza. Tak, dostanie. Bo z tego, jeżeli będziesz celował chyba w głowę, to jej utniesz głowę, ale wyrosną dwie kolejne. Także to może być hydra, wiesz, która będzie miała 1000 głów. Oj, oj, oj. Spokojnie, mamy to. Jest, wiele jest potworów zespełnionych. No. Dobra, różdżka. I co różdżka dajmy? Jestem na hita ogólnie. Strzela w ciebie kulkami znowu. Ile ona ma HP? O, zostałeś... Zabity przez zombie. Tak, zgadza się. Mogę się wycofać i poczekać na ciebie. Albo mogę bić ją dalej. Nie no, ja przegrałem. Dobra. No właśnie, weź sobie obserwuj po prostu. Ty już nie bierzesz udziału w walce. O, wreszcie widzę jej głowy. No. Dobra, uwaga. Jest. Nice. Ty, co jest? Okej. Okay. Hydra Slayer, Hydra Trophy. Hulala. Nice, dobra robota, no. Partnerze. Hydra pokonana od razu. I widzicie, Mati umarł po prostu, nie brał udziału w walce, także wszystko spoko. Wyżył tak... Niestety. No. Będę musiał ją jeszcze ja zabić. To się... Tam ludzie właśnie pisali, to co ci nawet mówiłem przed tym nagraniem filmu, że żebyśmy nie zabijali drugi raz, tylko żebym po prostu dał ci achievementa, który jakby dostajesz po zabiciu Hydry. A to nie wystarczy sobie wziąć Hydra Trophy? Nie, możesz sprawdzić w sumie. To drobnij mi. Czekaj. Hydra Trophy, proszę. Nie. Czekaj, bo jak sprawdzę sobie achievementy, to mam Hydra Slayer. No tylko pytanie, jak dać komuś achievementa, bo ja to nie wiem. Tam ktoś mi pisał komendę, także ja to na spokojnie bym ogarnął między filmami. Dobra. Ale dobra, udało się... O, czekaj, w ogóle dostałem skrzynkę. Basic Case. Soft Air... Mining Speed. Sekunda. Bo to ma Mining Speed 12, dlaczego tak dużo? O Jezu. Zadaję tobie obrażenia? Nie, minie. Sprawdź sobie. Jakiś ognisty kilof to jest. Fajnie wyglądający. Hydra Chop. Nie jesteś normalny, co? Ty, ale się to fajnie kopie z tym, z tyldą. No wiem, właśnie widziałem, miałem takiego laga ogromnego. Jakby 10 minut i wybuchło. I to nawet się durability za bardzo nie... To ma level, to wbija level. No wiem. Co się stanie, jak się wbije level następny? No, dostaje perki. Na przykład, nie wiem, że będzie się samo naprawiało. Te perki są losowe, z tego co pamiętam. Jest, no, znalazłem zabawkę. Wbity. Ale nic poza tym. Fajne. Ciekawe, okay. Jak to się naprawia, takie rzeczy. Okay, tu. tu. Dobra. Trochę popsułeś. No trochę popsułem, no, troszeczkę. Ale level wbiłem. A, no to najważniejsze. Dobra, słuchajcie, także w kolejnym odcinku pewnie nadal będziemy kontynuowali Twilight Forest, żeby jakby zakończyć ten cały... tą ścieżkę, prawda? I później ruszamy chyba do nieba, tak? Do nieba! Do piekła! No, także dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie, żeby ocenić oczywiście film, jeżeli się podobał. I jutro kolejny odcinek u Martiego, tak? Tak! Dobra, na razie, cześć!